witam szczególnie naszych gości. Ja się czuję poniekąd gospodarzem dzisiejszego spotkania tutaj z władzami miasta Łomży. Natomiast bardzo serdecznie witam panią minister Elżbietę Bojanowską, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam pana posła Dariusza Piątkowskiego, witam pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, witam panią prezydent Agnieszkę Muzyk. Proszę państwa, dzisiaj nas tutaj skupiła konferencja, którą za chwilę będziemy tutaj przeprowadzać w Łomży. Konferencja wynika z, powiedziałbym, inicjatywy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Będzie ona taką okazją do dyskusji na temat, po pierwsze, realizacji programu 500+, ale będą nam towarzyszyć inne zagadnienia dotyczące obszaru pomocy społecznej, polityki senioralnej. Chcemy dzisiaj się spotkać z tymi środowiskami samorządowymi, z pracownikami gmin w szczególności, ośrodków pomocy rodzinie, pomocy społecznej z terenu naszego województwa, aby z jednej strony to podsumować to, co już zostało zrealizowane, ale również określić pewne kierunki dalszych działań, poinformować o pewnych możliwościach, projektach, programach, które Ministerstwo Rodziny chce realizować w tym obszarze pomocy rodzinie, pomocy osobom starszym, pomocy osobom potrzebującym. Czas szybko mija. W tamtym roku przygotowywaliśmy się do wdrożenia świadczenia wychowawczego 500+. Minął rok. Dzisiaj jesteśmy przed tym czasem podsumowania. Przygotowujemy się do przeglądu świadczenia wychowawczego i stąd od 16 lutego jesteśmy w poszczególnych województwach. Dzisiaj czas na województwo podlaskie i spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, ale i nie tylko, i innych podmiotów, żeby rozmawiać odnośnie tego świadczenia. Ale przy tej okazji spotkania z przedstawicielami OPS-ów również chcemy podjąć tematykę polityki społecznej wobec osób starszych, bo kwestia starzejącego się społeczeństwa leży nam wszystkim na sercu. A teraz kilka słów w skali kraju o 500-ce. W 2016 roku wydatkowaliśmy środki w wysokości 17 600 000 000, a na ten rok mamy zabezpieczone 23 167 000. I chcę powiedzieć, że te środki w roku 2016 prawie 6 700 000 trafiło do gmin miejskich, 6 100 000 do gmin wiejskich i do gmin miejsko-wiejskich trafiło 4 300 000. Tym świadczeniem wychowawczym objęliśmy 3 800 000 dzieci. Spośród 2 800 000 rodzin, które były objęte, do programu 5% stanowią rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. To jest 142 tysiące rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Chcę również zwrócić uwagę na problem, który był podejmowany i dyskutowany w czasie całego trwania programu odnośnie marnotrawienia żywności. I ten rok pokazał, że ta zamiana świadczeń ze świadczeń pieniężnych na świadczenia rzeczowe to w skali kraju to jest 0,03%. Czyli to było w 1005 spraw w skali całego kraju. W związku z czym nie ma tak naprawdę problemu marnotrawienia świadczenia wychowawczego. I wspomnę też, że w ramach tego świadczenia, w ramach wypłaty tego świadczenia, ośrodki pomocy społecznej zatrudniły prawie 5200 osób do obsługi tego świadczenia. Gdzie głównie i na co były wydatkowane środki? Jak pokazują badania, to między innymi zakup podręczników, to zakup artykułów potrzebnych dla dzieci, ale to także dodatkowe wyjazdy, czy też zajęcia dla dzieci. W środowiskach, które są bardziej ubogie, to przede wszystkim artykuły pierwszej potrzeby, czyli artykuły żywnościowe. I teraz, jeżeli państwo pozwolicie, to powiem kilka słów o polityce społecznej wobec osób starszych. Dzisiaj
i nie tylko. Dzisiaj byliśmy w dwóch placówkach w Łomży, a mianowicie w Domu Dziennego Pobytu Senior Plus oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Dwóch ośrodkach wsparcia, można powiedzieć, które udało się zaadaptować dzięki środkom rządowym. I właśnie naszym celem tego rządu jest rozbudowa sieci ośrodków wsparcia. Zarówno dla osób starszych, i to jest w postaci domów dziennego pobytu Senior Plus, jak i klubów Senior Plus. I ten program uruchomiliśmy w tamten poniedziałek. Jest to program skierowany dla samorządów, ale wspólnie z samorządami również mogą tutaj partycypować organizacje pozarządowe. I tutaj dofinansowujemy zarówno adaptację budynku, jak i potem koszty utrzymania mieszkańców w tych domach czy klubach. I druga naszym celem to jest właśnie rozwój ośrodków wsparcia w postaci środowiskowych domów samopomocy. I tutaj pierwszy etap, bym powiedziała, widzieliśmy w Łomży, jaki miał miejsce, szczególnie dla osób z głębokimi upośledzeniami. Celem tego rządu, jak przyszliśmy rok temu, właśnie była likwidacja białych plam w poszczególnych powiatach odnośnie środowiskowych domów samopomocy. Kolejka, jaka jest, to jest, było przynajmniej na koniec 2015 roku około 1500 osób. W przeciągu 2016 roku udało nam się utworzyć 443 nowe miejsca. To prawie o 1/3 zmniejszyło kolejkę. I taki też będzie nasz dalszy cel. Wracając do polityki senioralnej, chciałam również podkreślić, że dzisiaj, mam nadzieję, że już jest na naszej stronie, ogłoszenie konkursu w ramach ASOSA, czyli aktywności osób starszych, to był konkurs dla organizacji pozarządowych, powinny już wisieć wyniki na naszej stronie. Ale także prowadzimy kampanię Bezpieczny i Aktywny Senior. Będą też ulotki dostępne w tej kwestii, bo szczególnie nam zależy na bezpieczeństwie seniorów, w tym szeroko pojmowanym bezpieczeństwie. Ale także zostało przygotowana informacja o sytuacji osób starszych i można powiedzieć, że to takie historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy rząd przygotował taką informację o sytuacji w każdym obszarze i w każdym regionie osób starszych. Takie obrazowe, chociażby ilość pieniędzy, która została wypłacona rodzinom na te świadczenie wychowawcze. W 2016 roku wypłaciliśmy, przede wszystkim gminy to dokonywały oczywiście, kwotę ponad 560 milionów złotych. Te pieniądze trafiły do rodzin, do podlaskich dzieci skupionych w naszym województwie. Tą pomocą objęliśmy około 125 tysięcy dzieci. One były skupione w około 80 tysiącach rodzin. To poniekąd jakby poświadczało nasze kalkulacje, które mieliśmy wstępnie. Te ilości trochę były większe faktycznie. Tym niemniej mieściliśmy się, powiedzmy, no tutaj w tych szacunkach, które przed wdrożeniem ustawy dokonywaliśmy. Jeżeli pani minister mówiła o tych, powiedzmy, kwestiach dotyczących chociażby konieczności wstrzymywania świadczenia w postaci wypłacania tej kwoty w pieniądzu, to rzeczywiście u nas również w województwie te wypadki były odosobnione. O ile dobrze pamiętam, to jest jeszcze niższy procent niż tu pani minister wskazywała, bo w naszym przypadku to jest bodajże 0,01 chyba świadczeń w skali całości, mówię tutaj procentowo, tych spraw, o ile dobrze pamiętam. Dzisiaj to będzie za chwilę też prezentowane w różnych ujęciach, powiedziałbym, statystycznych, ale ogólnie tych spraw było chyba bodajże 12 w skali całego województwa przez ten ubiegły rok, które no, powodowały to, że trzeba było wstrzymywać świadczenie w wypłacie w gotówce i przechodzić na świadczenia przyznawane w naturze. Są oczywiście to sprawy, które były określane w czasie, niektóre już zostały wygaszone, także nie można potwierdzić takiego zarzutu, że te świadczenia były niewłaściwie wykorzystywane, niezgodnie z celami ustawy, a mianowicie z tym, aby pomagać rodzinom
opiekunom, w wychowywaniu dzieci, pokrywać koszty związane z nauką, wychowaniem, utrzymaniem. Ale za chwilę będzie to bardzo dokładnie prezentowane przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w takim ujęciu bardzo dokładnym, statystycznym. Także zapraszam Państwa, żeby skorzystać z tej prezentacji, bo to są na pewno interesujące informacje. Łomża jest tym miastem, w którym podsumowujemy program 500+ w regionie. Łomża jest miastem prorodzinnym, ale także miastem, które wspiera seniorów. W ciągu tych ostatnich 2 lat zarówno w polityce prorodzinnej, jak i w polityce senioralnej w Łomży działo się bardzo dużo. Od 1 stycznia 2016 roku w Łomży wypłacane jest świadczenie dla rodziców nowonarodzonego mieszkańca Łomży, tak zwane samorządowe becikowe. Także staramy się wspierać politykę prorodzinną poprzez duże inwestycje w przedszkola, w szkoły. Budujemy więź z naszymi mieszkańcami poprzez przyznawanie rodzicom nowonarodzonych dzieci. W tym roku są to kocyki z logiem miasta, w tamtym roku były to wyprawki dla noworodka. Jeżeli chodzi o politykę senioralną, to powołana została Łomżyńska Rada Seniorów. Od tego roku także obowiązuje w Łomży Karta Seniora, a w ostatnim miesiącu mieliśmy przyjemność otwierać Dom Senior Wigor jako jeden z 3 w województwie podlaskim, ale oczywiście na tym nie koniec, bo zamierzamy podejmować kolejne działania związane z polityką prorodzinną, polityką senioralną. Dziękujemy rządowi Prawa i Sprawiedliwości za to, że nie tylko samorząd musi podejmować działania związane z polityką prorodzinną, polityką senioralną, ale widzimy ogromne wsparcie i tym wsparciem to jest program 500+. Chyba dzisiaj każdy z samorządowców może śmiało stwierdzić, jak ogromne jest to wsparcie w skali budżetu miasta Łomża w roku 2016. To 27 milionów złotych, które otrzymali mieszkańcy Łomży. Także widzimy, jakie są efekty tego, że w mieście 60-tysięcznym taka kwota jest wydatkowana. O tym będą dzisiaj mówili prelegenci konferencji. Dziękuję. Szanowni Państwo, o tym, że program 500+ działa w Łomży w sposób skuteczny, świadczy taka informacja, iż w roku 2015 Urząd Stanu Cywilnego odnotował 900 narodzin, podczas gdy w roku 2016 jest tych urodzin już 1077. Gdy byliśmy na otwarciu na nowo oddziału noworodkowego w szpitalu 2 tygodnie temu, wszyscy lekarze mówią, że w tym roku, ci, którzy uczestniczyli, mówią, że odnoszą wrażenie, że będzie ten wzrost jeszcze większy, bo mają kontakt z kobietami, które dzieci się kolejnych spodziewają. Więc proszę Państwa, wbrew temu, co słyszymy w przekazie, w niektórym przekazie medialnym, nieżyczliwym temu programowi, okazuje się, że my odczuwamy to w społecznościach lokalnych, również w zwiększeniu liczby urodzeń. Pan prezydent mówił o kwocie. Ja powiem, że ponad 4000 rodzin objętych jest pomocą w mieście Łomża. Ale to, co jest niezwykle istotne, na co należy zwrócić uwagę, prawie 50% w Łomży osób, rodzin, które korzystają z programu 500+, są to rodziny, które mają jedno dziecko. Proszę Państwa, co to znaczy? Czyli na pierwsze dziecko otrzymują świadczenie. Czyli znaczy to, że rodziny, bardzo często młode małżeństwa, młode rodziny w naszym mieście, jak pewnie i w województwie podlaskim, są to rodziny, których status materialny jest bardzo niski. I trudno dziwić się później, że rodziny nie decydują się na
kolejne dzieci, jeśli okazuje się, że mają takie trudności materialne. W związku z tym ten program wspierający pierwsze dziecko, jesteśmy przekonani, będzie promieniował na wzrost urodzeń w tych rodzinach, w których poczucie bezpieczeństwa jest bardzo niskie. My doświadczamy tego, rozmawiając z naszymi mieszkańcami na spotkaniach z panem prezydentem. Również ja zajmuję się pomocą społeczną, więc bardzo wiele takich spotkań jest. Jest sygnalizowana też ogromna potrzeba budowania rzeczywiście Mieszkania Plus, bo te młode małżeństwa tak naprawdę w takiej sytuacji, w kondycji finansowej, o której mówię, nie są w stanie funkcjonować, jakby brać kredytów, nie mają wsparcia też ze swoich domów rodzinnych. Dlatego ten program wspiera rzeczywiście młode rodziny, jestem o tym absolutnie przekonana, ale wspiera też rodziny wielodzietne. Dzisiaj takie rodziny wielodzietne będziemy gościli na naszej konferencji. Zachęcamy Państwa, byście zechcieli pozostać i posłuchać, co rodziny wielodzietne, 3 rodziny wielodzietne z naszego miasta i 1 rodzina z gminy Grabowo zechcą podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z korzystaniem z programu 500+. Oczywiście potwierdzam też, że jeśli chodzi o te kwestie związane z nadużywaniem programu 500+, są to absolutnie incydentalne sytuacje i warto powiedzieć też i podkreślić, że pomoc społeczna dysponuje narzędziami w postaci kontroli absolutnie tego typu przypadków. Po to są pracownicy socjalni, by absolutnie bardzo szybko jakiekolwiek niekorzystne wykorzystywanie dla rodzin tych środków, po prostu interweniują i w formie rzeczowej, talonów te środki są zamieniane. Więc jest to taki mit upowszechniany po to, by zniechęcić do jednego z najważniejszych, by nie powiedzieć najważniejszego narzędzia polityki rodzinnej w naszym państwie. To, że te środki zostają w naszym mieście, to odczuwają nasi przedsiębiorcy, ale proszę Państwa, na podstawie rozmów z pracownikami socjalnymi możemy powiedzieć też tak, że właściwie są 2 fazy. My obserwujemy, a właściwie w tej chwili w 3 wchodzimy, jeśli chodzi o korzystanie z programu 500+ w naszym mieście. Pierwsza faza to było rzeczywiście kupowanie nowych mebli, sprzętu komputerowego czy też elektronicznego. Ja się osobiście temu nie dziwię, bo jeżeli rodzice nie mieli takiej możliwości, bo urządzić kont dziecku, czy kupić komputer, który będzie porównywalny do komputera rówieśnika, to rzeczywiście takie środki były w taki sposób wydatkowane i to też bardzo dobrze, bo dlaczego dzieci z rodzin gorzej sytuowanych nie miałyby do dyspozycji takich rzeczy, które pozwalają się kształcić. Ale druga faza, którą obserwowaliśmy, to jest faza, gdy te środki już były i są angażowane w dodatkowe zajęcia, w kursy językowe, w rehabilitację. To na podstawie, mogę powiedzieć, tak bardzo wielu rozmów przeprowadzonych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z pracownikami. I rzeczywiście to jest ta faza, która jest dla nas niezwykle istotna, bo jest to inwestowanie w dzieci i w młodzież. Ale w rozmowach pojawia się też kwestia u tych rodzin, które korzystają, że by część tych środków po prostu oszczędzać na przyszłe kształcenie dzieci. Więc proszę Państwa, absolutnie jestem przekonana z perspektywy pomocy społecznej w mieście Łomża, że są to środki, które naprawdę służą rozwojowi dzieci i naszych rodzin. Dziękuję bardzo. Na dzień dzisiejszy nie mogę iść ani tak, ani nie, ponieważ właśnie po to służy objazd poszczególnych województw i spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, czyli z samorządami, które wdrażają ten i wypłacają świadczenie, żeby potem przedyskutować i podjąć decyzję co do ewentualnych zmian. Natomiast dzisiaj nie mogę powiedzieć tak, czy też nie. Czy pani uważa, że sprawiedliwe jest to, że milioner, który ma 2 dzieci, dostaje 1000 zł miesięcznie na 2 dzieci, a kobieta, która samodzielnie wychowuje 1 dziecko i zarabia 2000 zł miesięcznie, nie dostaje tych środków? To znaczy, trzeba sobie wrócić do tego, co mówiliśmy rok temu, jaki jest cel programu. Naszym celem programu było to, żeby zachęcać rodziny do posiadania więcej dzieci, czyli pomagamy w wychowaniu dzieci. Naszym celem było dofinansowanie rodzin wielodzietnych. Kiedy patrzyliśmy na statystyki, to ubóstwo wzrastało wraz z liczbą dzieci w rodzinie. Szczególnie to ubóstwo powyżej 3 dziecko i każde kolejne, wtedy to ubóstwo radykalnie rosło. Natomiast chcę powiedzieć, że tym świadczeniem
objętych jest, czy może tak, spośród wszystkich dzieci uprawnionych ponad 40% stanowią jedynacy lub pierwsze dzieci. To jest 1 600 000 dzieci. I do tej grupy skierowano 7 miliardów złotych. Sami jedynacy w tej całej grupie stanowią grupę, to jest 633 tysiące dzieci i do tej grupy trafiło 2 800 000 000 złotych. I teraz odpowiadając może na pytanie pana, no właśnie, jaki był cel tego programu? Kiedy tak indywidualnie rozpatrujemy, to pewnie byśmy powiedzieli, że nie do końca sprawiedliwie. Natomiast to jest program bardziej powszechny, mający horyzontalnie musimy popatrzeć na ten cel. No właśnie i do tych, tam gdzie jest ta sytuacja trudna, tak, czyli ja rozumiem, że te osoby otrzymały świadczenie, ponieważ to kryterium, które jest ustalone, spełniły i otrzymują to świadczenie, a pozostałe są powyżej tego kryterium. Czyli ten program wyraźnie też zwalcza zjawisko ubóstwa w naszym kraju i to jest wyraźnie zauważalne. Ten program, tak jak ministerstwo przedstawiało przy założeniach programu, miał na celu z jednej strony podniesienie dzietności, to mamy nadzieję częściowo się dzieje, jest zauważalne, a z drugiej strony wyeliminować przynajmniej częściowo zjawisko ubóstwa, widoczne szczególnie w rodzinach wielodzietnych, o czym pani minister przed chwilą mówiła i to jest częściowo już eliminowane. Dziś według danych ministerstwa ponad 80% tego zjawiska ubóstwa i osób zagrożonych i rodzin zagrożonych już zniknęło, przynajmniej na tym poziomie najniższym. Jasne, tylko jeszcze jedno małe sprostowanie, jeżeli odnosimy się do tych informacji wojewódzkich, bo tam mamy taką statystykę, gdzie mówimy, że na pierwsze dziecko jest 58% jakby wypłacanych świadczeń. Tylko tutaj ujmujemy oczywiście i tych jedynaków, ale trzeba pamiętać, że świadczenie jest wypłacane na powiedzmy drugie te dziecko, chyba że kryterium dochodowe uprawnia na tego jedynaka, prawda? Nasze dane, przynajmniej w tym ujęciu, również tych 55% w tej liczby bezwzględnej całości, również jest ujmowane te, powiedzmy, świadczenie na te drugie dziecko. To jeszcze może dodam. My cały czas zbieramy dane i statystyki mam to do siebie, że dopiero będą za jakiś czas, ale te symulacje prowadzone przez naukowców, na przykład przez profesora Schaffenberga, tak, pokazują, że gdzie mieliśmy ubóstwo skrajne, te bezwzględne, niecałe 10% wśród dzieci, to dzisiaj mamy niecały procent. Proszę zobaczyć, jaki mamy spadek ubóstwa bezwzględnego w tej grupie najbardziej zagrożonej tym ubóstwem. Czyli możemy odpowiedzieć, że ten program jak najbardziej wpisał się w założony cel. Odpowiedział na te realne potrzeby. Mówimy o tym elemencie złotówka za złotówkę. My też spotykając się z OPS-ami i też od wojewodów poprosiliśmy o informację w tym programie złotówka za złotówkę, który już istnieje w innym systemie. I muszę powiedzieć, że nie mamy żadnych przychylnych informacji o tym programie. Natomiast dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że to analizujemy, zbieramy i zobaczymy co dalej. Nie mówimy tak czy nie. Pani szefowa powiedziała, że trzeba będzie tym gminom się przyjrzeć. Czy jakieś kontrole były prowadzone, są prowadzone, będą prowadzone? To znaczy trzeba się przyjrzeć, ja rozumiem co do sytuacji w tych gminach, co takiego spowodowało, że jest taka duża bieda, tak? Ja myślę, że to dla was tutaj stąd pochodzących jest jasne, z czego to wynika. Pewnie z wcześniej dużego bezrobocia, w związku z czym jest duże zapotrzebowanie i było duże ubóstwo, w związku z czym było zapotrzebowanie na to świadczenie. Bo jeżeli popatrzymy na trochę odmienny temat, wracam do polityki senioralnej, znowu na świadczenia emerytalne wypłacane, to jedne z najniższych też są w województwie właśnie tej podlaskim. I to wynika z tego, że te wynagrodzenia i duża, wysoka stopa bezrobocia powoduje, że to świadczenie emerytalne też jest stosunkowo niskie w porównaniu z województwem mazowieckim czy śląskim. A czy to przyglądanie się odłożyłoby się na jakieś efekty?
Słucham? Czy to przyglądanie się może przełożyć na jakieś efekty, jakiś program skierowany do tych najuboższych? Ale mówimy o przeglądzie 500 całej, tak? No tak, właśnie to też tutaj mówiłam, że to nie jeździmy tak, żeby sobie tylko zobaczyć, jak to jest w poszczególnych województwach, tylko zbieramy opinie. Prosimy potem, żeby służby wojewodów nam przesłały te wszystkie sugestie, opinie, które są, będą pracownicy OPS-ów podnosili i dyskutujemy nad nimi na bieżąco. I potem mają się ewentualnie przełożyć na zmiany jakieś w programie.